linii, trzy równe grupy. Czasami jest taka formuła drużyna, która wygrywa, niezmienna, ale zobaczymy, mamy jeszcze dwa dni do tego, tak? Nie wiadomo, co może stać i tak dalej, jesteśmy trochę ostrożni, ale myślę, że ten skład, co zaczynaliśmy meczu z Tomilą, myślę, że to przynosiło efekty, tak? Nie tylko wynik, bo też gra była dużo lepsza niż poprzedni, mieliśmy trochę więcej spokój, więcej opaki codziennie. Ta nasza gra wygląda coraz lepiej i mamy nadzieję, robimy wszystko, żeby tak to trzymać i kontynuować tego. Ja nie jestem trenerem, który jest związany, że już od poniedziałek jaki skład, wiadomo, jaki plan albo jaki pomysł mamy tego wszystkiego, ale zostawimy to boisko. Opaki już od początku mojej pracy tutaj wieją dobrze, że jednocześnie ten, jak nazywa, pozycję, albo ten, powiem, pierwszy 11, trzeba wywalczyć też na treningi, nie tylko na mecz. Także zobaczcie, mamy jeszcze dwa dni do tego wszystkiego, ale myślę, że szukaliśmy od tego mecze poprzednich, które nam się udało, te optymalne. No, teraz myślę, że jesteśmy bardzo blisko znalezienia tego, ale mamy kadry, jeżeli zobaczymy cały kadra, który na ten 4 mecz, on to myślę, że tylko dwóch zawodników, które nagrali, albo trzy zawodnicy, i to jest Prołownik, Pięczek i Gutowski, a cała reszta grała. Plus, że Prołownik i Gutowski i Pięczek grali na pukar, także korzystywaliśmy z jednej kadry, które mamy. Każdy ma szansę. Dopóki żyjemy, dopóki trenujemy, tutaj u Widzewo każdy ma szansę, ale trzeba być cierpliwy. Czasami jest jaki etap, jaki proces, jaka kadra, którą trzeba odebrać. Nie możemy 22, możemy tylko 20. Zmiana tempa. Trzymaj kosa! Nie możemy powiedzieć, że nie z nim. Każdy mecz gra za 3 punkty. Tak, Stomil też, powiem, nazywany tak, też miał nóż do gardła. Tak? Miał tylko jeden remis, bramkę na szalone. I tak jak powiedziałem, że to mecz czasami udaje jakby łatwo, ale to są mecz pułapki, które można o drugiej stronie. U piłki nożnej wiemy, że od niczego może zdarzyć, że coś dobrego, tak? A jest konsekwencja, jest ta determinacja, jest tam praca, jest tam poświęcenie i tak dalej. I nie patrzymy perspektywą, że gramy z Tominą, czy Jastrzębie, czy LKS, czy nie wiem, Arka Gdynia, wie? Każdy mecz, który gramy, gramy za 3 punkty. A jak się to ułoży, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, nie możemy tak powiedzieć. Ja nigdy nie przechodzę do tego lekceważące albo tego, ale zawsze z szacunkiem trzeba pochodzić do przeciwnika, trzeba robić swoje i nie mamy wpływu, co przeciwnik robić i chcemy szukać następne 3 punkty. Wiemy, że sytuacja nasza nie jest po jednym meczu, jest super, jest kolorowe. Nie, pracujemy na tego, żeby to by było po naszej stronie, tak? Tak jak poprzedni mecz, jeżeli patrzymy tak, poprzedni mecz można i mieliśmy bardzo klarowe sytuacje i to nie wykończyło z bramkami, tak? A tutaj jeden nożyczki, nie wiem, zwrotu fundambu i idzie na okienko. Taka jest ta piłka, dlatego jest piękna. Od ustawienia, teraz hop! Czekamy trenerze. Masz radę? Super! Pracujemy na tym, możemy powiedzieć, że pracujemy na tym. Nie kryjemy tego, że chcemy już jedno, dwóch zawodników dołączyć. Jedna sytuacja jest klarowa, już straciliśmy Mikulicza i szukamy tutaj też rozwiązania na tego lewe obronę. I jeden taki kreatywny zawodnik, nie możemy tego powiedzieć, że nie. Trzymaj, Michał, trzymaj, brawo! Trzymaj, Majka, trzymaj! Trzymaj go! Tak jak powiedziałem, pracuję, powiem, że mam nadzieję, ja nie lubię tego, ja nadzieja, uważam, że ludzi, które żyją bez nadziei, to nie wiem, po co żyją. Także my pracujemy nad tym, żeby to być po naszej stronie, żeby były to trafione transfery, a nie takie przyspieszenie. Możemy nazywać to czasami ten last minute, tak? Które może się okazać, że to naprawdę jest trafione. Tak? Dlatego robimy to, pracujemy wszyscy, cały zarząd, klub, dyrektor, mi jak sztab, żeby to były trafione. Ale nie jest łatwo. Dobra, jest trochę konkurencja, trochę inne sytuacje. Musimy odbierać zawodników, które pasuje do naszej koncepcji, do naszego wizerunku tego klubu i do filozofii, której mamy do gry.
Na tym pracujemy, jak z każdym zawodnikiem, rozumiem. To się okaże. Czy on jest zawodnik na Widzewa, czy jest zawodnik, który będzie robił postępy, to nie jest w stanie przewidzieć nikt tego. Czy Sodówka, to się okaże na następny mecz, czy kontynuacja tego. To jest zawsze pytanie o piłkę nożną, czy przede wszystkim o Polskę, że od razu nie robimy. Grał dobry mecz, tak jak cała reszta drużyny, robiło swoje, ale nie ma co teraz robimy z nim od razu nie wiadomo jaki gwiazda. Gwiazda, se pracujesz na tym. To się nie robi tak na jeden mecz, dwa mecze. Dobra, także mówię, robił swoje, fajnie prezentował i w poprzednim meczu. Pracuje na tym, czuje dobrze u nas, widać to i zostawimy kontynuować tę pracę i tyle. Dobrze, pomysł. Jednak ojdzie, nie raz. To jest jego parada. Graj. Gramy tak, decyzja. Kutki, Leszka, obaj, bro. Już masz, bro. Dawaj, Lecha. Teraz się. Dobra.